ci zadać takie na początek otwierające pytanie. Ja wiem, że to zawsze bardzo pomaga, a to jest moje ulubione pytanie, bo to ja często je dostaję. Jak się zaczęła pana przygoda z piosenką? Dzień dobry Państwu. Kiedyś miałem taką koleżankę, która nazywała się Katarzyna Przygoda i zawsze właśnie to pytanie, jak padało, to mówię, moja Katarzyna Przygoda z radiem zaczęła się w dzieciństwie. Z piosenką, no właśnie, całe szczęście, że nie jest to program z cyklu rozmowy w biegu, prawda, bo byśmy za długo nie pociągnęli. Ja już na bieg się nie piszę w ogóle, ale ty zdaje się prowadzisz dosyć taki sportowy tryb życia, ty biegasz? Ja na bieg Piastów, tak, za to tygodnie przyjeżdżam. A co będziesz? Przyjeżdżam tak tutaj od 15 lat, ale nie biegam. No. Jestem, podziwiam. To jest tak niesamowita impreza i mam taki ogromny szacunek dla tych ludzi, którzy wystartują w takim 50-kilometrowym biegu, że nie mógłbym się... Były takie plany, żeby zrobić takie, wiesz, 3 kilometry dla niedołężnych, no i ja wtedy mógłbym ewentualnie wystąpić takim, ale... I tak co, stoisz tak z boku i tak z szacunkiem patrzysz na biegnących? To jest... Tak naprawdę to prowadzę audycję, dlatego że to jest sobota. Ja w sobotę mam markowanie od 10 do 12, więc korzystam z wozu transmisyjnego programu pierwszego, znaczy w ogóle Polskiego Radia, który przyjeżdża tutaj i stoję sobie, patrzę na tych biegaczy i prowadzę audycję, zapowiadam piosenki, więc to jest taki... Ale też lubię uczestniczyć w spotkaniach przed i po, spotkać Juliana Gozdowskiego, który zresztą jutro będzie odbierał ważną nagrodę. Zaczęło się, myślę, jakieś 15 lat temu, musiałbym to sprawdzić, ale zaczęło się od przyjeżdżania tutaj do Szklarskiej, kiedy to trójka tutaj się pojawiła. Myślę, że to mógł być 99 albo 2000 rok. No i tyle lat minęło i ja... No jestem tutaj. Właściwie jestem też takim trochę, jeśli chodzi o bieg Piastów, jestem takim trochę dokumentalistą, bo ja, jak wiesz, robię dużo zdjęć, a potem pokazuję je na blogu i na przykład zdjęcia z biegu Piastów sprzed lat 15 wyglądają zupełnie inaczej, bo to był zupełnie inny bieg, zupełnie inny start, w innym miejscu. Julian był 15 lat młodszy, ja może ze 4 lata młodszy też, więc to wszystko wyglądało wtedy inaczej. No ale wracajmy do pytania, jak zaczęła się moja przygoda z piosenką, tak? No tak, zadałem takie pytanie, wiem, że to jest otwierające, a ty musisz sobie z nim jakoś poradzić, no? No, Halina Wrąckowie. Myślę, że to napisz proszę chociaż krótki list. Znaczy, nie była to na pewno pierwsza piosenka, którą pamiętam z dzieciństwa. A jaką pamiętasz pierwszą? Pierwsza? Wiesz, to trudno powiedzieć, no może Serce Ireny Santor. To najpiękniejsze słowo świata, bo rodzice słuchali muzyki też i mieliśmy gramofon Bambino i pamiętam jeszcze do dzisiaj okładki tych płyt czarnych, analogowych. A pierwsza płyta, którą ja sobie kupiłem, to była właśnie ABC Andrzeja Lebyskiego i Halina Wrąckowie. Tam była mi piosenka Napisz Proszę. To były lata, koniec lat 60. Ja miałem 11 lat. Teraz to się zaczyna wcześniej. Pięciolatkowie już rozpoznają swoich faworytów. Wtedy było inaczej trochę. Ja mając lat kilkanaście zacząłem dopiero świadomie słuchać radia i odkryłem listę przewoju Studia Rytm, co o tym kolega opowiadał, potem odkryłem Radio Luksemburg, potem American Top 40 i tak dalej, i tak dalej. I wtedy w tamtych latach 60. wymyśliłem sobie, że jak dorosnę, to będę panem Markiem z radia. Bardzo precyzyjny plan, ale to jeszcze tak, trzeba jeszcze wiedzieć, co zrobić, żeby zostać panem Markiem z radia. Ty już wiedziałeś wtedy, że jak zostaniesz panem Markiem z radia, to żeby zrobić to, co, jakieś kolejne kroki podjąć, to tak. Poszedłeś na studia nie takie, które kształciły Marków z radia. Jeszcze nie było takiego kierunku, no, zdaje się, na twojej uczelni, prawda? Tak, wiedziałem, że trzeba studiować w Politechnice Wydział Budownictwa i Architektury. Zresztą rozumiem, że wśród państwa jest wielu absolwentów, że takie ożywienie... Jestem magistrem inżynierem budownictwa i architektury. Skończyłem studia, obroniłem pracę na jaką ocenę, jak myślisz? Na piątkę. Pewnie. Nie, no na trójkę, no wszystko wiadomo. Od jakiegoś czasu wcześniej moja pani promotor wiedziała, że ja po skończeniu studiów będę pracował w radiu, ale nie wyprowadzała mi z błędu. Ona myślała, że ja będę zajmował się sprawami budownictwa. Aha. A ja jednak poszedłem trochę w innym kierunku. No, a to jeszcze, ale to zatrzymajmy się na chwilę przy tym wątku. A z tych studiów z budownictwa jeszcze coś pamiętasz? Czyli na przykład, nie wiem, potrafiłbyś piwnicę zrobić albo...
Albo sztych? Piwnicę lubię wykorzystywać, bo w piwnicy trzyma się wino. To jest dobra sprawa. Natomiast co pamiętam z tych studiów? No to pamiętam temat pracy magisterskiej. Technologia i organizacja budowy pawilonu handlowego SPS 1300. To pamiętam jeszcze. A co to jest pawilon handlowy SPS 1300? To jest taki blaszak, do którego się wchodziło, szło się bokiem, a potem jak się wracało z zakupionymi towarami, to się przechodziło przez kasy. Okropne to było. Taki, to czyli to była lata, taka prawie dronka, taka to, troszkę. Coś takiego, prawie dronka i taki, ale bardzo siermiężne i takie, no takie typowe lata 70. ubiegłego wieku. Było takich sklepów sporo, w każdym mieście pewnie. I co, i taki jeden przynajmniej zbudowałeś? Jest gdzieś taki twój? Nie, no ja zrobiłem tylko plan budowy, no czy to powiedzmy, no bo taki był tytuł pracy. Oczywiście spisywałem skąd się dało, nie było internetu. To skąd spisywałeś, jak nie było internetu? No z prac różnych innych, to się nazywało studiowanie. A